Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, w jakim stopniu jest realizowany na świecie program zawarty w książce Nowy Wspaniały Świat Huxleya, jak blisko jesteśmy powstania jednego rządu światowego, totalitarnego państwa. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania następnych programów. Jedną z najważniejszych książek, dzięki którym możemy zrozumieć, co się dzieje, jest książka Nowy Wspaniały Świat Huxleya. Ona jest lekceważona, bo mówi się o niej, że to jest tylko powieść, że wręcz mówi się, że jest to powieść antyutopijna. I niektórzy uważają, że no właśnie to nie jest jakaś znacząca w jakikolwiek sposób książka. Natomiast jeżeli przyjrzymy się jej bliżej i przyjrzymy się bliżej jej autorowi, no to okazuje się, że po pierwsze, autor to był jeden z najważniejszych masonów, który miał bardzo istotny wpływ na wydarzenia w świecie. To on między innymi wymyślił LSD i zainicjował cały ruch hipisów, który to ruch zmienił historię Stanów Zjednoczonych i Europy, bo hipisi wydawali się śmieszni w tych swoich ubrankach, dzieci kwiaty, prawda, gdzieś tam mieszkające w jakichś opuszczonych domach. Natomiast te dzieci kwiaty wydoroślały, założyły garnitury i przejęły władzę na całym świecie, między innymi wszystkie komisje związane z Nagrodą Nobla, prawda, i później zaczęły rządzić tak, jak ich nauczono, że powinni rządzić. Wracając do powieści. O tej powieści dużo bardzo pisałem w swojej książce Masoneria i kryzys i pokazywałem w tej książce Masoneria i kryzys, pokazywałem, że to jest program masonerii. I tam mamy jakby dwie sytuacje. Mamy zaprezentowany świat, który wydaje się koszmarny. Świat przyszłości z jednym rządem, jednym koncernem, wielkim totalitaryzmem, ale dobrobytem. I mamy drugi świat, świat rezerwatów. W tych rezerwatach jest brud, smród, ubóstwo, dzicz, brak cywilizacji technicznej, w istocie brak kultury. I kto zamieszkuje te rezerwaty? Chrześcijanie. No i wielodzietne rodziny, ale żyjące w prymitywnych warunkach. I tutaj jest jakby taka propozycja ze strony masonów, alternatywa. No, albo my damy wam rząd światowy, weźmiemy was za twarz, ale damy wam dobrobyt, damy wam rozkosz, damy wam przyjemności, ale z pewnymi obostrzeniami, albo będziecie głodować w brudzie, smrodzie, jeżeli zaczniecie budować cywilizację chrześcijańską, jeżeli zaczniecie budować państwa i gospodarkę według tej cywilizacji. Więc to jest jakby jedno przesłanie, taka swoista apologetyka koncepcji masońskiej, bo oni zawsze przyznawali, że ich koncepcja jest utopią, ale no nie ma innego wyjścia. Jeżeli nie utopia, to co? To brud, smród i ubóstwo najgorsze możliwe, czyli chrześcijaństwo. I teraz w tej książce jest pokazane, co robić, prawda? Przypomnijmy, że książka została napisana w okresie międzywojennym, a kwestie, o których ona mówi, zaczęły się urealniać dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Niektóre dopiero w XXI wieku, niektóre jeszcze się nie urealniły. No oczywiście jest koncepcja, że rodziny w ogóle nie ma, rodzinę należy zniszczyć, dzieci należy oderwać od rodziców, czyli one powinny w całości być, w całości to znaczy od początku, od urodzenia do od osiągnięcia wieku dojrzałości powinny być poza rodzicami biologicznymi. Dzisiaj to się nie da tak do końca, mogą być dzieci z probówki, może być tak, że rodzice oddają dzieci do przedszkola,
na cały dzień, później do szkoły na cały dzień, że mają mało kontaktu z dziećmi, no ale jednak jakiś kontakt mają. Prawda? To znaczy zauważmy, że ten ideał dzieci bez rodziców w znacznej mierze został osiągnięty, szczególnie w odniesieniu do tych, których nazywa się elitami, bo jak znam życie ludzi najbogatszych w Polsce, no to powiedzmy mam takich sąsiadów, babcia i dziadek, cały tydzień dzieci są u nich, bo rodzice na nich nie mają zupełnie czasu, bo pracują po 12 albo i więcej godzin na dobę i daleko mają do pracy. Rodzice zabierają dzieci na sobotę i niedzielę, a później dzieci skarżą się babci i dziadkowi, że się nudziły, że były głodne, bo rodzice się zajmowali czymś innym, rodzice spali i dzieci zostały pozostawione same sobie. No to jest ten masoński ideał, prawda? Tam w książce jest mowa o tym, że jest fabryka dzieci i te dzieci są produkowane poza organizmami ludzkimi. No i później następuje ten pierwszy etap, dziecko w wieku przedszkolnym. I teraz co ciekawe, prawda? Podstawowa kwestia, na którą zwraca uwagę Huxley, to są książki. I on proponuje taką technikę, że jak dzieci jeszcze raczkują, to wpuszczać je codziennie do pomieszczeń, gdzie znajduje się bardzo dużo książek, szczególnie książek takich z kolorowymi obrazkami, jakichś takich atrakcyjnie wyglądających dla dziecka. I te wszystkie książki są podłączone pod prądem. Jak dziecko dotknie roczką książkę, to prąd je kopie, żeby dzieci się nauczyły książka B, książka zła, kojarzyły książkę z nieprzyjemnymi doznaniami, nie sięgały po książki. Kolejna kwestia, bardzo ważna, no to oczywiście cała tradycja i kultura, która jest głupia, która nas osłabia, która nas rozprasza, która jest starociem. Z tego nie należy w ogóle korzystać w żaden sposób, to znaczy nie oglądać przedstawień na przykład szekspirowskich. I wszystko ma być nowe, wszystko ma być teraz wymyślone, wszystko ma być nowoczesne, zero historii. Zauważmy, że to w coraz większym stopniu odczuwamy, że tak to jest. To nawet ja jako taki kucharz amator, prawda, zauważam, że w restauracjach nie ma już potraw klasycznych, potraw, które, no bo kuchnia rozwijała się przez tysiące lat, pojawiali się jacyś geniusze, Chopin, Beethoven kuchni, prawda, wymyślali jakąś potrawę, jakaś potrawa była tworzona przez jakiś naród, doskonalona przez setki lat, wymyślano tysiące potraw, a pozostawało ich niewiele, no to tak jak na przestrzeni dziejów wielu ludzi komponowało muzykę, a zostali Chopin, Beethoven, Mozart i tak dalej. No więc nawet w tej dziedzinie kuchni jakby wszystkie te przepisy klasyczne zanikają, liczy się kreatywność, prawda? Taka boskość nawet na tym poziomie. I wreszcie ostatnia kwestia, bardzo istotna, kwestia ludzi starych. Prawda? Zauważmy, że w naszej cywilizacji, zresztą w każdej normalnej cywilizacji, istnieje takie przeświadczenie, taka świadomość zgodna z prawdą, że ludzie starzy to są ludzie mądrzy, to są ludzie z doświadczeniem życiowym, to są ludzie, którym należy dawać władzę, bo oni wiedzą, co trzeba robić. No, powiedzmy lekarz, jakiś naukowiec, jeżeli on jest profesorem, jeżeli ma już 60 czy 70 lat, no to on ma ten olbrzymi bagaż wiedzy i doświadczenia, jego trzeba słuchać. I ludzie starzy, no bo ludzie starzy reprezentują mądrość, prawda? Mądrość to jest umiejętność myślenia prawdą i dobrem w długiej perspektywie. Czyli nie, czy to się opłaca teraz, dzisiaj, tylko czy to, jakie to będzie miało owoce za rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści. I teraz co proponuje Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie?
całkowitą eliminację ludzi starych. I teraz oczywiście jest prosta metoda, bo zabić ich, prawda? Ale no, Huxley zdaje sobie sprawę z tego, że to nie przejdzie, do końca nie przejdzie, bo już taką technikę w niektórych krajach się stosuje, prawda, że tych ludzi starych się eliminuje pod pozorem eutanazji, ale Huxley proponuje inną metodę, że po pierwsze wprowadzić przeświadczenie w świadomość społeczną, że ludzie starzy to sklerotycy, to tacy bezrozumni ludzie, którzy już oderwali się od rzeczywistości, w ogóle nie należy brać pod uwagę to, co mówią. Natomiast druga koncepcja jest taka, że zrobić z ludzi starych ludzi młodych, prawda? Czyli niech oni się przebiorą w takie ubrania jak młodzi, niech robią to, co młodzi, niech biegają, niech chodzą na dyskoteki, niech jeżdżą na wycieczki, tańczą, niech zachowują się i żyją tak jak młodzi, co no, będzie tylko taką karykaturą. Nie będzie przedłużeniem młodości, nie będzie przedłużeniem szczęścia, ale będzie wytworzeniem takiej karykatury młodych i ludzie starzy w takim ujęciu, w takiej perspektywie nie będą stanowić dla masonerii żadnego zagrożenia. I jeżeli popatrzymy na to, jak dzisiaj się podchodzi do ludzi starych, kogo zaprasza się do różnych programów telewizyjnych jako ekspertów na przykład, no to wychodzi na to, że właśnie człowiek stary, jego wizja w takim widzeniu takiego przeciętnego członka społeczeństwa jest negatywna, prawda? Nie ma takiego myślenia, że to mogą być nasi przywódcy, to mogą być nasi doradcy, to mogą być nasi przewodnicy. To są ci, których słuchać nie należy i tutaj też widać zwycięstwo masonerii. Doradzam lekturę Nowego Wspaniałego Świata właśnie pod kątem takim, żeby zobaczyć, jaki tam jest program zawarty i w jakim stopniu ten program jest realizowany i do czego to prowadzi, prawda? Że takie zwykłe, małe czasami rzeczy, a prowadzą do tego, że przegrywamy, że wpadniemy w ręce masonów, że będziemy żyli w jednym totalitarnym państwie, w którym nie będziemy mogli ruszyć ręką bez zgody władz i w którym wszystko będzie jakby wbrew naturze, wbrew szczęściu, wbrew dobru, wbrew prawdzie. Dziękuję bardzo.